Siema, O, cię jak ty kręcę, go tak nawet mogłeś nie, nie, potraktować? nie ma Ubrań. ubierania się, nie ma. Inżynier, siema, witam. Kolejny Dzień odcinek dobry. Amogas. Zapraszam do lajkowania, subowania, wbijania Twisted Faster Shape, jak link w opisie. Jestem inżynierem, idę robić taski. Tak, dokładnie. Taki jest plan. Mam nadzieję, że nie umrę w pierwszej rundzie, jak w ostatnich 15. Dobra, no i co? Ale tych, co umarłem w pierwszej rundzie, to tam pewnie jednego na pewno nie będzie, bo to był początek odcinka i stwierdziłem, że to jednak wywalę, bo to była strasznie też nudna runda. Więc to po prostu lecimy sobie do specimena, już ktoś nie żyje, przynajmniej gdzie? Ja żyję. Dobrze jest. Odszedłem od lodzika, tam stał ze mną chyba Gorni i Krystek, zrobiłem lodzika, odszedłem, oni byli we dwóch. Cofnąłem się, bo mi wyskoczył raport, jak byłem przy drzwiach. Gdzie? Lodzik koło Meda. I kto tam był jeszcze oprócz ciebie? Ja byłem do mnie potem. Generalnie już mega dużo osób Gorni. Było, mega dużo osób już w środku sobie wbiło. A ja wbijałem do tego. Specimena, więc ja już. Ja właśnie byłem... pobiegłem na chwilę do tego, a zobaczyłem, bardzo że dużo osób się było już w specimenie. Ja teraz wybiegałem. Jak bardzo dużo osób w specimenie? Przecież ja dopiero jako sam wbiłem. Mediku. No to ja mówię o specimenie, że ja wbiegałem do specimena. No, zastanawiam, gdzie był Mardlax, wiecie? Bo nie widziałem. Ja czy Mars, Mlax, gdzie byłeś? Przytam, a, byłeś przy mnie? No to może byłeś, nie może byłeś. Tam na tym lodziku. Ktoś widział Zwolczaka, czy nie? Bo tam był albo Zwolczak, albo Gorni. Byłem przy tym. Przy też medyku. Przy tym takim, tym, tamtym. No tam, tak żółte. Tym z tamtym. No z tym, tym, tamtym, tym. Jakim żółtym? Tego? No. Medyku, no. No i a jakim żółtym? Zwolczak, o co chodzi? A ty, Gorni, gdzie byłeś? No teraz wchodziłem do elektryka, bo było wyłączone światło, ktoś je naprawił. A, no czyli ty byłeś, kamery się świecą. Ty byłeś tam przy lodziku ze mną, czy nie? Tak. I przy lodziku? Tak, no. Tak, stałem przy lodziku. No, czyli... jak światła zgasły i to pobiegłem... Zgasiłeś... A, czekałeś aż jeden odejdzie od nie. Aż albo ja, albo Kryksus odejdziemy, żeby drugiego zabić i wyłączyć, włączyć światło i zabić. I powiedz włączyć potem. Ktoś włączył światło? Nie wiem, czy... Został włączony, ale ktoś na kamerach stał. A nie mnie inżynier włączył światła przypadkiem? No, właśnie się do tego pytam. Włączyć stronę światła, zobaczyć, co się tam dzieje. Dobra, możemy jeszcze skipnąć po prostu. Ja nie wiem, Gorni, czemu ty gasisz światło, żeby je potem samemu zapalić. Trzymajmy po prostu ten. Żeby zyskać... A, racja. Kto na mnie zagłosował? Który to śmieszek? Gorni pewnie. Ktoś miał zagłosować na Bladomusza Wszechmogącego. Dobra, w takim razie. Tak, kółeczko kręcimy. Koło kręci się i napełnia wodę. Dobra, później pójdziemy zrobić dalszą część. Okej, ja naprawię. Jednak reaktor, dobra, może światło nie będę włączał, ale reaktor wypadałoby jednak naprawić. Dobra, kto tu jest? Postawię im tutaj troszkę... Poznuku, żeby sobie nie myśleli. Dobra, idealnie udało mi się wbiec, więc subcio. Lecimy sobie od razu do specimena, zrobić numerki. Zaraz się tam wrócimy. Co? Wracamy w takim razie. Mardlax, spoko. Ale tak idealnie się wpasowałem w czasie, bo teraz znowu jest para. Okej, znowu reaktor, wyłączmy reaktor. Reaktor nie ma sensu, żeby był włączony. Trzeba go ogarnąć. Kaj to dalej stoi w miejscu. Sobie na lewą stronę. Tak jecha. Dobra, zróbmy w takim razie cyk z śmieci. A ten Gorni. Trochę podejrzane. Chyba się z Gornim zostawać sam na sam. Gorni, dobra, wszyscy tutaj żyją. Niech będzie. Aha, już co? Już kolejnego nie mam niestety, żeby naprawić. No dobra, ale sobie przeskoczę. Tyk. Tyk. Dobra. Lecimy sobie naprawić, lewy. Dobra, naprawiony. Jeszcze ile? Dwa taski mi zostały. W takim razie lecimy tutaj. Kabelki. Ladeusz tam, kurczę, sobie kakał. Dobra, może ja sobie skoczę tutaj do Venta. Tyk. Tutaj przeskoczę tutaj. Dobra, o dwa teraz robimy. Tyk. Teraz sobie przeskoczę tutaj. Cyk i cyk. Na pewno jeśli zauważył.
Dobra. To dalej mamy Kajtoza, który stoi w miejscu. Jak będzie, mam nadzieję, że dobrze się bawi. Tak stojąc. Wybieramy sobie przejście. Bladeusz pod kamieniem. Podkamienny Bladeusz. Dobrze wiedzieć. Chcemy robić kolejne kable, to już chyba ostatnie. Zrobione, tutaj znowu Bladi, mamy tutaj też ATM-a. No spoko. Bladeusz. Wszyscy dalej żyją, czy ktoś tutaj zacznie w ogóle zabijać? Byłoby bardzo miło, gdyby ktoś zaczął zabijać w tej grze. To jest trochę nudno. Ja zrobiłem wszystkie taski, no czy ktoś tutaj może jakby zacząć cokolwiek robić? Bardzo miło. Chyba, że znowu na początku impostor zabił impostora i tyle było. Korniarz tutaj. Dobra, skoczyć do Venta, idę sobie skoczyć z Venta. Nic tu nie ma, dobra, idę zgłosić przycisk, bo nie wytrzymam. Może czy impostorzy mogą zacząć zabijać, bo trochę nuda. Ja już wszystkie taski kurwa, zrobiłem. Ile można, no. No naprawdę. Czemu, no, w ogóle, nie robicie tasku? W ogóle co się a, dzieje? A, dobra, ojej. To właśnie, taki... Ja mogę w ogóle wam powiedzieć. Pytanie, kto nie robi tasku? W ogóle Kajtos chyba afkuje tak swoją a drogą. Tak, Kajtos. Ja nie wiem, czy Kajtos... Kajtos może jest jedynym impostorem i po prostu afkuje. I dlatego nic się nie dzieje. A on może ja w sumie... Ja mam ciekawe pytanie. Ja mam wrażenie, że on stoi w przejściu i rzuca po prostu łyczkę i tyle. Na początku rundy przyszedł do mnie Asmodej i mówi chodź i chodzę za nim ciągle. No zrozumiałeś mnie. Co? No tak powiedział, no pamiętam, też to słyszałem. Dobra, to dobra. Byłem tym kamieniem, który tam słuchał. No, bo ciebie przechodził Beksy w tej rundzie. Tyle mogę powiedzieć, ale ja mam panie, jeszcze no, pytanie kurde, zanim zajmie. Runda taka długa, że chyba każdy już się mijał w tej rundzie. No właśnie, ja to mam problem. Pytanie odnośnie AB'ego. AB, dlaczego wszedłeś do Venta? No bo kurde, jestem inżynierem, ale teraz umrę, bo ja mam, jestem jest, naznaczony. Jest, no. Jest, nikt AB nie naprawił tych sabotaży. No bo już trzy naprawiłem, jest... kurde. Ale jaka długa runda, w ogóle pytanie, czy utaski zostały zrobione? No ja nie wiem, kurde. Jest... Ja już zdążyłem dwa razy zrobić wszystkie taski, kurde. Kto nie robi tasków w ogóle? Chyba nikt. No mówię, że ja nie robię w ogóle, aż mam nie i zapomnieli. No i chuj, ja wlecę teraz, a Tema głosuje, bo ma różdżkę. No nej, to na Kajtosa, to na Kajtosa czy na ETM-a? Jego różka pokazuje łapkę w górę. No. Nie możemy. Ej, tylko teraz musimy czekać na koniec rozmowy. Ja, gdzie poszedł Kajtos znowu? Ja nie mogę znowu poszedł seraz. Dobra, to sobie porozmawiajcie, ja zaraz wracam. Kolejny dzień, Kajtos codziennie po prostu musi iść na grubo srańsko pół godziny w trakcie brania, no ja nie wiem. Tragedia jakaś. No, to co tam u was? Jak tam dzień mija? Fajnie, co nie? No. Zajebiście mija. Ładna pogoda jest. Jest, no. Co to jest za oznaczenie? No, fajna pogoda się zrobiła. No, że umrzesz ogólnie. Nie wiem, to na pewno nic nie znaczy. Odznaka dobrego konia. Dostałeś taką odznakę, nie przejmuj się. Nie przejmuj się, jak nie wyrzucimy łyczki. Może być zwolczak, bo tego, bo ja... Yeah. AB był z Vexim chyba po 2 i ja widziałem, że on tam jak teraz Vexy nie wyrzucimy łyczki, to ogólnie to umieramy. W tym od 2 oznaczyć. To w sumie Awczył to mógł nie być łyczką. Okej, to nie był raczej, bo na pewno Awczył. No kwestia, no nie wiadomo kto był łyczką, no. Ale trzy osoby nie żyją. A, Bladeusz był łyczką, kurde. No nie mogę, no nic się nie dzieje, nie działo w tej grze. Jeszcze gornie z wampirem. Ale dramatyczne to jest. Nie mam pytań po prostu. Ajajaj. No to chyba tyle. Poczekamy kurde, no Bladeusz tam pewnie pozabija resztę. Korni, to będzie. Teraz jak już trzy osoby wyleciały. No gdybym wiedział, że jest kurde łyczka, to bym nie zgłaszał tego przycisku, bo by nie miało to sensu. Ale z drugiej strony, potem by się okazało, że 7 osób jest zarażonych i trochę dramatycznie to wygląda. Gdyby Bladi zarazili wszystkich oprócz impostorów, to by było piękne. Wtedy byłoby 50-50. Dobra, zobaczmy. Bladeusze. Bladeusze. Co zrobi Bladeusze?
kurde. Ach, to był luźny dzień. Ja nie wiem, kurde. Czemu wyrzuciliście Kajtosa, który awczył? Kto może być łyczką? Na pewno Kajtos, ja który awczy. Jest w ogóle Kajtos, czy dalej go nie ma? Nie ma. Nie no, nie mogę po prostu, ja może na grube srańsko. Taki nóż w plecy mi wbiłeś. Komu wbiłem już w plecy, ja? Ja mu nie, Gorn. No czasem wyszczy. Ile się mogliśmy przyjaźnić, no. Trzymałem się, Gorn. Jak ty to, jak ogarnąłeś, że to jednak nie on jest zdrajcą? No tak jakoś, bo on robił taski cały czas, chodził od taska do taska. No, zaczynamy. A ja chodziłem jak jakiś popierdziel. Ale nie będzie trzeba nową rolę dodać. A poczekaj chwilę. Za nie! Chciałem postać sobie zmienić, JB! Na późno, no. Pod koniec. Ja cię kręcę. Czy mogę wymazać rolę impostora? Ciekawe. Dobra, robimy taski. Jestem bardzo tego ciekawy, chcę to zrobić. Tylko muszę znaleźć jakiegoś impostora. Akurat impostorzy za mną nie poszli, sadgę. Dobra, wygumkujmy komuś. O, zostałem zamieniony w sensika, spoko. Kurna, kto był... Dobra, przyznaję się, zrobiłem to, ale jestem szeryfem, po prostu waliłem na ślepo. No dobra. Nie, coś mi to dalej nie gra. Nie, na serio. Nawet trzeba akurat. Dobra, to brat i wierzę mu. No przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać, to było takie... Nie, bo Ebi był podejrzany, bo nie robił kluczy i nic na początku i powiek od razu w dół. Kluczyka nie było, nie żeby... Dobra, nieważne, ale... Ja naprawdę teraz żałuję, że nie mam kamerki, bo moja... Nie, no dobra, przepraszam. Przepraszam cię, Ebi, no jeju, no tak wyszło, no nie wiedziałem, że jesteś impostorem. No, zabili na początku. Zajebiście profesjonalna robota. Czekaj, ty byłeś impostorem, AB? Ja dałem APM-u tego. Ja byłem impostorem, potem zmienił mnie ATM w sidekicka i Blady stwierdził, że mnie zajebie. Więc straciliście impostora i sidekicka zarazem po prostu. Do tego był jeszcze... kto? Jeszcze był Spy, więc no... Ja sobie tak Spy'em stoimy. Odbiegam od A ja byłem tym gumkarzem i tak sobie myślę, kurna, czy mogę wymazać rolę impostora, kiedy jestem tym? Kiedy jestem po prostu tym gumkarzem? Bywa. No dobra, kim jesteś? Jakim bułkarem? Bułkarem. Kim jesteś? Bułkarzem, tym Eraser. Bułgarem? O co chodzi, AB? Bułgarem, nie ma tego tej roli. No tak. Okay. A ja myślałem, że jest, wiesz? AB narodowość zmienił. Wow. Ja. Hejka. Idziemy udawać, zrobimy taska, może ktoś do mnie wbiegnie w tym czasie. Osoba. Ja się będziemy pieszać w pokoju. No co, chciałbyś, żeby ktoś ci przychodził i przeszkadzał jak seraf? Tak. No chyba nie. Dobrze, to za poprzednią rundę. Masz tutaj, kurde, troszkę benzynki, jeszcze nikomu w życiu nie zaszkodziło. Chyba, że ktoś dodał zapalniczkę, to wtedy co innego. A cóż, zdarza się. Najlepszy. No dobra, to sobie tutaj garlic wstawimy. Ktoś tu jest, chyba nie. O, ktoś tu był. Widziałem. Co się stało? Nasz Madaj w tajemniczych okolicznościach zginął. No. Ciało było tam, gdzie się światło włącza. A, ale... Niewinny! To się nazywa Patryk. Ej, był tam przecież z tobą? No ciemno było, skąd miałem wiedzieć, kto był zemdlą? Właśnie, nie ma żadnych miałem dowodów. No dobra, tylko. No trudno, aż Madaj zginął w tej naszych okolicznościach. Ale go widziałem krepek leci. On w tym momencie zginął przecież. Zginął? Byłem na tych Vitalsach. To jest bait prawdopodobnie. Może to był bait. I Krixos go po prostu zapierdolił. Nie winny. Był instant report jakby. To może winny jednak. Nie no, to no cóż, ale nie mamy wystarczających dowodów. Ale Blady też spierdzielił ze skana, jak zauważyli od razu. Dwie sekundy są tego. Chyba fejkował. Bajta. Dwie sekundy, no bo... No tak. Dwie sekundy są bajta? Nie jest to natychmiast? Nie, no oczywiście, że nie. Nie, jak ja zabiłem tego białego, to wtedy on był bajtem i... Dobra, było ciemno, w sumie nic nie było widać, więc myślę, że możemy spokojnie skipnąć. Biegło, tak?
Nie, nikogo nie wyrzucamy. Zostaw Wejbiego. Nie dokuczaj mu już. Dzisiaj dużo już wycierpiał. Niech sobie pogra trochę, chłopak. O, odezwał się. Dobra, lecimy. Różno czasami trzeba troszkę, kurczę, rozdać paliwa, no. Paliwo drożeje, dlatego właśnie trzeba, kurczę, im troszkę dać, żeby, no tylko, że przypadkiem na nich to trochę leci, ale to tylko troszkę. SSD nie jest tak źle. Mało gorzej. Dobra, troszkę zadozujmy sobie tutaj, cyk, 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 jeden wydozowany, bardzo dobrze. Infekcji. Będzie mi schodził cooldown? Tak, schodzi mi cooldown, gituwa. Dobra, atem na dole. W takim razie idziemy na dół go zadozować na śmierć. To Kryksus. O, zmienił mnie sidekicka. O, idealnie. Wiedział. O, jeszcze go zabił. Ciekawe. Sidekick. O nie. Ale nie żyje. Co się mogło wydarzyć? Jak on to zrobił? O nie. Ktoś włączył pudełko. Ej, wiecie co? Dziwna sprawa. Jestem snitchem i taka czerwona strzałka mi na tego pokazuje. Na zwalczaka. I nie wiem, o co chodzi. I co? Że zwalczak jest impostorem? No tak, zrobiłem wszystkie taski, taka gigantyczna strzałka cały czas mi na zwalczaka. I on cały czas ze mną biega i jakby, nie wiem, chciał mi coś zrobić, to nie wiem, o co mu chodzi. To trochę brzmi strasznie podejrzanie. No. Jak ktoś to ciało ma z pół minuty. No, trochę więcej chyba nawet. Czyli co, Bladeusz, mówisz, że jesteś snitchem? No kurde, beka była w chuj, bo wiesz, nie wiem czy wiesz, AB, ja mam tarczę i zwalczak próbuje mnie biedny zabić, no. A nie może! Bo ja mam snookera. Stałem i się śmiałem. Dobra, wyrzućmy go. To się czułem obok. To trochę zabawne. Zwalczak, to może sobie obronę w tej sytuacji. Dla bezpieczeństwa chodziłem za Bladim. Bo ja tak myślałem. Dwójkę bezpieczny. Zwaliłeś to, zwalczak. Zwalczyłeś to nawet. No. Ale może być jeszcze ten drugi, jak mu tam. Ten. Jackal. O, tego słowa mi szukałem właśnie. O, jeszcze jest Jackal i Srakal. Musimy być ostrożni. Na niego i jedziesz. Dobra, już. Nie, bo Jackalów mi nie pokazuje. Snitch chyba tylko impostorów łapie. Nie masz żadnych strzałek? No tylko do elektryka mam, no nie mam, bo wychodzi na to, że snitch tylko... On nie pokazuje tych drugich. No. Tych drugich. Niedobrze. Dobra, czyli Bloody jest snitchem z tarczą. Czyli Gorni musi być medykiem. Okej. Okay. Jakiś plan? No nie, no Bloody będzie za mną biegał teraz. Ajajaj. Gorzej. Dobra, dziwna sprawa. No mów, opowiadaj, a tam. Na tobie trackera, Bloody, nie? No masz. I widziałem cię w O2. No, widziałem cię na, jakby trochę na kamerach, a na O2 na drzewku leży ciało. Interesujące. Ale... Ej, jak co ty myślisz? Myślę, że to może być ATM. No tak mi pokazywało i mówię, idę po Bladiego i zobaczyłem ciało po drodze. Mm-hmm. Co myślisz o tym, AB? Co myślisz, jakim ten? Generalnie sprawa wygląda tak, no ja teraz z AB cały czas chodziłem, więc ja AB mnie widział, więc nie mogłem zabić. Tak samo, no, AB też tego nie mógł zabić. Że mógł jakiś bajter wpaść. Dobrze, że jest Jackal i Sidekick, nie? Tylko, że jest dwóch... Nie no, ale przecież była włączone kamery. Nie pokazuje na bieżąco, tylko... No i wyrzuciliśmy impostora. Niebezpiecznie, ja się najbardziej to się boję. Kto? Poczekaj, który to mi dał tarczę, bo zapomniałem? Ja. Kto jest ja? Vexi. A, Vexi mi dał. No to najwyżej możecie mnie wyrzucić, a później Kryksosa, bo to nie jestem ja. Myślisz, dobra, że to jest no to ATM w takim razie. Nie no, wydaje ale poczekaj, mi się, że ATM. Jeśli ATM mówisz, że to... ATM, a kim jesteś w takim razie? No trackerem, mówię, że miałem na tobie strzałkę. I właśnie, jeśli on ma trackerem Vexi, to nie jest on. Vexi, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj ATM-a. No to dobra. Jest AB i Kryksus w takim razie. Przecież biegałeś cały czas ze mną, czemu chcesz mnie wyrzucić? No tak, bo jest Jackal i Sidekick. Pamiętaj, no dobra, no to ale... Jest ich dwóch. No dobra, dobra, wyrzućmy Vexi. Proponuję... Na kogo zagłosowałeś ATM?
Znaczy jeszcze nie zagłosowałem. Wyrzuć mi może Kryksosa w takim razie. Dobra. Aha. No dobra, no. Jak chcecie. Zbyt skomplikowana ta gra. Ej, ej. Za dużo IQ weszło. Nie jestem impostorem, że nie odpalę tego. Ale ktoś odpalił. Teraz trzeba zabić Vexiego, ale nic nie widzę, kurde, a Bloody ma tarczę. A szybko powiedz. Ale to chyba zabiłem teraz ATM-a. Nie, zaraz, kogo zabiłem? Vexiego chyba nie zabiłem teraz. Ją wydaje. No raczej nie, po robocie jest raczej. No. Aha! AB zabił! Tak jak myślałem! AB i Kryksos planowali to od wieków. AB na moich oczach zamordował. Tak, dobrze. No nie, no nieważne, no. No. W sensie myślałem, że ten, że Vexi będzie siedział i kurde, potem już jakoś ciebie jeszcze tam dowalę przy tym stole, ale no cóż, a ten stał. Ciężki temat już był, AB, niestety. No nic. Już jak dzisiaj zapytał. Vexi to Bloody tak naprawdę zabijał! Co mówisz? No Bloody tak naprawdę zabijał Vexi, musisz mnie posłuchać. Okej, już. No, dałeś starcze impostorowi, jak mogłeś. Ale prawie ci się udało, AB, no, prawie ci się udało. No. No jeszcze miałem 10 sekund cooldownu, byś musiał 10 ja sekund później przybiec. W sensie musiałbym jeszcze Vexiego znaleźć. Aj, za dużo roboty. Było 4 killerów. No bo ja zostałem zmieniony w drugiej rundzie dopiero. Taktyczna. Ja byłem na początku tym, arsonistą. Słyszałem o stratoniście. No, a bo ja nawet nie wiedziałem, że tego, że mam kogoś zamienić w sidekicka i dopiero w drugiej rundzie ogarnąłem. Dobry, dobra, wszyscy są? Kogo nie ma jeszcze w gierce? Kajtoza. A, Kajtos dalej sra, dobrze. No to co, gramy bez niego w takim no razie? No tak, no jakąś ósmą rundę już sra. A Karicą czemu nie wbija, bo napisał mi na czacie, że jest. Czemu nie wbił do gry? Nie wiem. Może skonfigurę. Uuu. No nie, no teraz to mnie nigdzie wygłosuje, ajajaj. Tragedia. Myślę, że on mógł być jakąś witchką albo arsonistą i postałby sekundę przy mnie, żeby mnie podpalić. No to jest arsonista. Stówka. Stówkę bym dał na to, że on jest arsonistą. Niech oni włączą światło i ja zgłoszę. A nie, jako jester chyba nie mogę zgłaszać. No, nie mogę wezwać emergency meetingu jako jester. Niestety. Tadge. Ale tutaj dużo osób się zebrało. Nieźle. Dawaj, są niestety cię wywalą. Nie... O Jezusku. Co to było za zawrót Bladeuszu? Zawrót Bladeuszowski tam był się. Jaki zawrót? Co czas za tą biegłem? No nie, no jak za mną biegłeś? Tak. Światło było. Nie, zaraz. No światło było włączone. Ty pijany jesteś? No właśnie, no to jak ty za mną biegłeś? Ja cię nie widziałem wcześniej. Ej, łapiecie, że AB właśnie się chyba spali, bo światło było zgaszone, on mówi o jakimś zawrocie? Tak jakby widział impostor, impostor AI miał? Ej, jeszcze jedno pytanie mam. No nie, no właśnie mówię, że było zgaszone. Jak ciało chodziło w kółko? AB jest czysty, to ja mogę powiedzieć. Ale on mówi, jakby światło było zgaszone, on mówi, że jakiś zawrót. Ja mówiłem, że było zgaszone i ja widziałem zawrót, że się za mną zawróciłeś po prostu. No to AB. No to nie, jakim cudem widziałeś, skoro... No bo przebiegłeś przeze mnie. Oj, AB, kręcisz. Ja kręcę, normalnie przebiegłeś sobie w moją stronę po prostu. Czyli mówisz, że na zgaszonym świetle widzisz, jak skręcam no, w twoim no, kierunku? No, bo przebiegłeś przeze mnie, no to skręciłeś w moim kierunku, no i widziałem twoje łapki te przednie. Jak mogłeś widzieć, jak ja na nie widziałem? W którym miejscu? Opowiadaj. No jakby za rakietką już, znaczy no, za rakietką jak się wchodzi do meda. Nie przypominam sobie, bo ciebie nie widziałem, bo przypominam, że było zgaszone światło.
Natomiast zrobiłem zawrót, bo chyba światło było zgaszone i biegłem w stronę właśnie, żeby zapalić to światło, czy coś takiego. No to czemu zawróciłeś się w stronę Meda za mną? Kiedy? No teraz. Teraz to biegłem po prostu za tą od świateł. Jak biegłeś za mną od światła? No, kiedy byliście przy Medzie, no to biegł Bloody, biegł AB i aż Modej. To tak, generalnie AB mi śmierdzi, ale nie musimy go wyrzucać, ja go przypilnuję po prostu. Przypilnujesz. No, będę miał na niego oko, więc luzik, jakby co. Ogólnie ten, a tam ja jest tym arsonistą, tak chciałem tylko Nie. Jak teraz zginę po głosowaniu, to AB jest winny, jak nie, to jest niewinny. No nie, czy ty Dobra, już ja przypilnuję Ipsona. On umarł? Nie wiem. Kurde, nie zdążyłem zrobić tego. No nie da się go wyminąć. Nie mogę mu kiwki zrobić. Teraz walnę kiwkę. Haha, udało się. O nie udało się. No jakim prawem to się wydarzyło? Dobra, tak go łatwiej wyminę. Tak go zgubić. Okej. Dobra, jak tam wasze dowody zbrodni? No, co tam ciekawego? Vexi, opowiadaj. Zgaduję, że to może być Zwolczak. A co teraz, Marta? Ale nie wiem, kto gdzie był? Bladzian no biegał cały czas. Ja próbowałem, AB próbował mnie zgubić, co bardzo podejrzane, szczerze mówiąc. Czemu? Ja pobiegłem za Bladim i za AB. A co? No, odcięliście mnie, jak przechodziliście przez to, gdzie jest to całe odkażanie. My cię nie widzieliśmy. Widziałeś go? Nie, no, nie widziałem, aż daje. No to podejrzane, ma jakiś impostor widzę. A gdzie byliście? Na dole, po środku. Co? Czyli? No, jak macie desterem. Ten taki tunel cienki. No to co? Nie? No to specimen, no i co? No, to wy poszliście już za to, a ja byłem tak jakby za wami. Dobra, to nie jest ważne. Nie, to jest aż młodej, kurna, przecież on nie mógł nas widzieć. Nie, jest jak już testerem. Pytanie, gdzie był Kryksos? Ja w tym momencie byłem pod spawnem i szedłem w stronę tam, gdzie światło. Zwalczak, jakie zrobiłeś zadanie w tej rundzie? Kartę to admina, labirynt i tyle. Podejrzane. No dobra, jednym jest na pewno AB, a drugiego komu myślicie? Czemu ja? No nie wytrzymam! To jest pomiędzy Zwolczakiem a Kryksosem. Z Wolczakiem a Kryksosem. No to kogo wygłosowujemy? Ja bym strzelał Wolczaka, bo go widziałem, jak szedł od ciała w sumie, ale... A, no to w sumie jest to podejrzane. A Kryksos, a ty co uważasz? No możemy z Wolczaka, no jak nie ma na nikogo innego. No dobra, dowodu. No skoro tak, a ty AB co uważasz? Że tej. Nie no, to wiemy już, co nie? To wiemy, mam na niego okon, trzeba się nie zgubić, Gaugan. Śmierdziel. Ale ty Bloody nie dajesz się na kiwkę. No wiesz, no głupio tak. Dobra, teraz na pewno mnie zgubi, nie znajdzie mnie. Dobra. Nie, dobra, idzie dobrze. Idzie nawet nie najgorzej, powiem wam, jako ten jester. Myślę, że może się nawet udać. Więc może coś z tego być. Dobra, wybaczcie, że zwołuję posiedzenie, ale zgubiłem AB'ego i nie wiem gdzie jest. Widzieliście może mojego AB'ego? Taki, taki niebieski, z takim hełmem. Ma bad napisane na twarzy. No AB, gdzie mi uciekłeś? Czemu mi próbujesz ode mnie uciec? O co chodzi? Ja nigdy nie uciekam. Jesteś impostorem, czy co? Nie, nie jestem. Ja nigdzie nie uciekam. O co chodzi, AB? Ja po prostu poszedłem taski robić. No, a jakie taski w niby poszedłeś zrobić? No, poszedłem do medyka zrobić, temperaturkę zrobić. A co robi medyk? Interesuje, no właśnie, a co robi medyk? Nie wiem. No, błędna odpowiedź, medyk daje tarczę. Dobra. No właśnie, medyk daje tarczę, baby. No. No nie, ajajaj, zmają mnie! Chcesz kogoś zapierdolić, tak? Nie, nikogo nie chciałem zapierdolić, uspokój się, Bladyuszu.
No, czyżby? Tak bardzo ci na życiu nie no zależy. Bo, no bo nie chcę, żebyś za mną biegał, bo jesteś dla mnie podejrzany. Mówisz, AB. No dobra, skoro tak stawiasz sprawę. Ej, dobra, mamy mały problem. Co się stało? Nie, no nie macie żadnego problemu, nie wiem o co wam chodzi. Po no właśnie, no, tak. Ajajaj. Gratulacje, AB. Yes! Ja mówię, miałem takie minimalne, ja się zastanawiałem, ale mówię, nie no, z Jesterem jest chyba aż tak nie.